Cześć, Czarny, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Construction Simulator... Co ja gadam? Dobrze, Construction Simulator 2, już chciałem powiedzieć 2015. Nie, Construction Simulator 2, moi drodzy. Ale ja coś chciałem zrobić, ale już nie pamiętam co. Menadżerze. Chciałem coś zrobić, bo już... Tylko gdzie? Nie w finansach. A, co ja mam tu? 000, nie mamy nic. Czy ja nie mam wypożyczonych jakichś maszyn? Zaraz zobaczymy, czy ja mam wypożyczone jakieś maszyny, ale chyba nie. Nie, bo koparkę chyba kupywałem, nie? Dobre pytanie. Wejdźmy tu i zobaczmy, czy my mamy coś wypożyczone. To jest moje. To jest moje. To jest moje. I teraz kieruję w tym, dobra. Interesuje mnie koparka najważniejsza. Koparkę chyba kupowałem. To też jest moje, dobra. Dobrze, to jest moja koparka. Okej. Dobra, czyli wszystko jasne. Dobra, bierzemy, moi drodzy, z jakieś zadania, kontrakty. Co mamy za kontrakty? Możemy wziąć standardowy dom. Możemy wziąć jakiś, kurde, sobie, co możemy, ulicę se naprawić za 210 tysięcy. A tu mamy za 24 pole golfowe. Albo tu. Tu mamy za... O Jezu, przepraszam, dobra, bierzemy to pierwsze po kolei. Dobra. Dziękuję. Okej, musimy koparkę przenieść. Musimy przenieść koparkę na plac budowy, więc to zrobimy. Gdzie tu jest? Tu jest construction site. Odblokowano track. Dobra, challenge mastered, super. Gdzie jest ten plac budowy? Plac budowy to by było tu, nie? Pyk, okej. I jesteśmy na placu budowy z koparką. Zaraz zobaczymy, co będziemy musieli wykopać. Dobra, dziękuję. Jesteśmy. Tylko ten kawałeczek? On se jaja robił ze mnie normalnie. No i nie te klawisze. Taki kawałeczek. No ale dobra, skoro chcą tylko taki kawałeczek, to wykupiamy im taki kawałeczek. Jak oni tylko tyle chcą, no to... To tyle zrobimy. Okej. Do sąsiada da się wysypać? No. Żeby, kurde, się nie okazało, że ja później będę musiał jeszcze tą ziemię później nabrać z powrotem, nie? No i task complete. Dobra, zaraz wyrzucę, spokojnie, czekajcie. Tylko muszę ziemię wypchać się. 8000 cebulionów, 8000 cebulionów dostałem. 3 razy kanał element. Dobra, rury kanalizacyjne trzeba teraz przymocować. To zróbmy tą. Po kolei może, nie? Aha, po kolei. No to rzeczywiście zrobił po kolei. Jak... Kurde, nie spacja. Spacja to nie w tej grze. Spacja to jest... Spacja to jest w Constructionie 15. No ja, widzicie, tak to jest. Jak się gra w dwie gry na raz, podobne, to później właśnie wychodzą takie kwiatki. Że człowiek, kurde, myli klawisze. Kurde, za co to? Cię myli ten, klawiszologia, nie?
Dobra, jest. Proszę bardzo. Elegancko. Dobra, usuńmy tą maszynę. Teraz będziemy musieli pewnie ziemią przysypać, nie? Dobra. Co ja mam tu zrobić? No, bo się nie mogłem przykręcić. Właśnie. Czyli będę musiał to zasypać, nie? A jak będę musiał to zasypać, to podjedziemy do przodu, zgarniemy koparką. Ciekawe, czy to tak się da zrobić, co? No, przetestujemy oczywiście. Mam nadzieję, że się da. O. Hop. No i kamera mnie wkurza. Pod czym była kamera statyczna ma być, kurde. Tak jak sobie ustawię, tak ma być. Hop. No i chciałbym tu wysypać, nie? O. Czy rura się zasypała? Czy nie specjalnie? Nie, patrzcie, ziemia znika. Ale lipo. Nie mówcie, że to tak nie nada. Tu będę musiał tylko zepchnąć. Koparko się nie da. Oszukują. Ty, no lipa. Ale lipa. No dobra, w takim razie. W takim razie zrobimy sztuczkę magiczkę. Sztuczkę magiczkę podjedziemy tym, nie? Pojedziemy koparką. Oczywiście też statyczna kamera, bo mnie wkurza. O! Se przybliżymy z deka. Ojej, bo za bystro, za bystro. Wróć, panie, wróć! Co tu? Nadejszła wiekopomna chwila. Ja nie mogę. Kurde, ta maszyna ma bardzo słabe hamulce. Co zaliczyłem? Block hole, clear. Dobra, wyjedźmy. Stage complete. A może ty, może się dało tą koparką, a ja pierdoła. A ja pierdoła, to zrobiłem nie tak jak trzeba. Dobra, odstawimy do sąsiada koparkę. Na razie. Pyk, wejdźmy do tej naszej. I co my teraz mamy wywalcować pewnie, tak? Kompaktor właśnie. A ja walca nie mam. Tu jest problem. Tu jest problem, bo ja walca nie mam. Trzeba było się by przenieść do sklepu, ale żeby tego nie robić, home base, tylko do którego home base? Żeby mnie nie wywaliło do tego. Dobrze. Elegancko. Mamy czerwone światło, ale my oczywiście szczytujemy grę. Szczytujemy grę w postaci takiej, że se przejedziemy obok. Dobra, odpalmy tu. I weźmy kompaktora. Gdzie te walce są? O. Tego. I se go wypożyczmy, nie? Ok. I teraz tak, numer 3 i numer 4. Ile mi kasa leci, nie? Ale kawusi i jedziemy. I jedziemy. Kurde, kamera statyczna ma być.
O, git malina. Teraz trzeba byłoby koguta załączyć. Czemu nie mogę? Czy on już sam ma, sam sobie? Dobre pytanie. Ale chyba nie wydaje. Nie ma już. Patrzcie, już jest włączony kompaktor. Czy nie? Nie jest włączony. Teraz będzie włączony. O! Ej, nawet. Kurde, dobrze widziałem, nawet zjechał kawałek w dół, nie? Łoki doki, zrobimy to raz, dwa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Że to tak może być raz, dwa. Uj, prr. Kurde, w koparkę żebym zaczepił. No, co za baran zostawił tu koparkę na środku, no. Jeszcze łychę podniesiono. Krzywdę może zrobić, chłopie. Na placu budowy, tak rozpizgane, no. Masakra normalnie. I kto, kurde, walcuje dookoła, nie? Ja. Normalnie nikt nie walcuje dookoła, tylko jedzie do przodu i do tyłu, nie? Ale oczywiście to jest inna budowa, to jest specyficzna, specjalna, Januszowa budowa. I tu my możemy robić wszystko, jak nam się podoba i wedle naszej myśli technologicznej, a nasza myśl technologiczna jest, jeździ byle jak, aby było zrobione. I tego się trzymajmy. Ważne, aby było zadanie zaliczone, nie? Kurde, jeszcze jakieś ptoki latają. Nakłuć mnie te ptoki. O, końcóweczka zadania. Yeah, well done, dziękuję. Okej. Okay. Czy ja będę jeszcze potrzebował walca? Ja bym go najchętniej zwrócił, mogę go zwrócić. Tu mogę go zwrócić. 533, jo. Dobra, dostałem 720, o, patrzcie. Co mamy dalej? Mhm. Zera betoniarka. Dobra, może odjadę to koparko, bo ona naprawdę będzie mi tu przeszkadzać. Podniosę ją do góry. Kolega nie idzie, kolega nie idzie. O, pan, ha, zniknął. Amba Fetima, było anima. Dobra, mamy. Już masz co? Aha. Coś musiałem się zatrzymać, nie można w biegu. Dobra, mamy. Mamy, gdzie jest budowa? O kurde, aż tu budowa jest. Ja nie mogę. Dobra. Zrobimy sztuczkę magiczkę, się przeniesiemy. Tak, teraz tak. Co byśmy wyciągnęli? Rurę byśmy wyciągnęli. I teraz pytanie, czy my mamy... Chyba mamy, co? Tylko żeby teraz nie ugrząść gdzieś w dziurze. No kurze, czemu to się tak włącza, ta kamera pieprzona, no? Rasek tu ustawiam, a oni po swojemu, no. Mnie nie interesuje wasze ustawienia. Mnie interesują moje ustawienia. Zalewamy. Fundamenty. O kurde. To, żem się nazalewał. Dobra, szybko mapa. A, to jesteśmy tu blisko. Dobra, to jak jesteśmy blisko, to nie ma co. Musimy jechać po betona. Czekajcie, bo źle zobaczyłem na tą mapę. Tu jest. No dobra, pojadę do końca, tu skręcę, tu będzie git malina. No, pojadę do końca. Tu świateł nie ma, więc można cisnąć. A ja mam pierwszeństwo. Pa, jaki dziadwiek wyjechał. O, a tu drogę trzeba będzie naprawić. Wertepy.
kurde, myślałem, że ja mam betona, a to ja nie mam betona, no. Ale lipa. Dobra, obejdziemy światło, chociaż w sumie się zapaliło zielone. Mogłem jechać. Daj fotoradę, prr. Jeszcze gumkę od mikrofonu zgubiłem, kurza twarz. O ja! Patrzcie, w poszukiwaniu... Ja, masakry, czekajcie. Dobra. Mam, znalazłem, wszystko działa, chyba. Halo, halo, jak mnie słychać, Mietku? Halo, halo, Mietku? Halo, halo, Janku. Dobra, rurę może schowamy, znaczy schowamy, odchylimy ją. Będzie lepiej. O! Dobra, jesteśmy przy żwirowni, więc spoko. Tylko znowu, kurde, za ten beton zapłacę ze 20 tysięcy, co? Jak nie lepiej. Uwaga, skręcam. Gdzie beton był tam, nie? Tu był asfalt pierwszy, beton był drugi. Tu pojedziemy na skróty pod prąd. O. Brrr. Napełniamy. Aha, dupa. Ja se napełnię. Fill. Napełni. No, pełna. Ile kasy pójdzie z konta? Dziękuję. 14 tysięcy. Ja. Zwariowali. To jeszcze, żebym ja płacił za ten beton, to nie ja powinien płacić, to powinien płacić ten, kurde, który zamawia usługę, a nie ja. Dlaczego ja muszę płacić? Z jakiej to okazji? Przecież to on chciał się zalewać, kurde. Dziad jeden. No dobra, trudno. Trzeba zagryźć zęby i działać dalej. Ej, na rondzie kto ma pierwszeństwo? Baranie? No pajaki ty! Co za łeb? Już na rondzie ma pierwszeństwo ten, który się znajduje na rondzie chyba, nie? Dziadu ty! Masz, będziesz miał Jeszcze! Ja pierdzielę, no nie! Najszybsze 500 dolków, które straciłem, nie? Masakra. Ale musiałem go nauczyć. Musiałem mu pokazać, kto tu rządzi. Duży ma więcej. Duży może więcej, nie? Ten asfalt też tu będziemy naprawiać, którego pięknego dnia. Widzę koparkę, czyli jedziemy w dobrym kierunku. Dobra, hamuj. Hamuj, 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 hamuj. Trzeba co? Znowu od zadka się ustawić, nie? Tak by było najlepiej. Tu rurkę wyciągnąć. Wjechałem na coś? Nie, patrzcie, kurde, normalnie miodzie malinka. Aha, bo tu się da po tych szalunkach jeździć, to lipa. Dobra, odpalmy machinizację. Zalejmy to. Teraz jakbyśmy zrobili takiego małego wałka. Można? Można. Można? Można. Yeah, good job. Dobra, kurde, bo beton mi ucieka. No. Dobra, betoniarkę schowajmy. Ja, jeszcze strzelił prosto w płotno. Co za pierdoła.
Dobra, żeby nie było. Stawiamy maszynę. Bierzemy naszą maszynę tu. O, nasza maszyna jest w sklepie, elegancko. To mi się podoba, widzicie? Przemysłowe. Wejdźmy tu. To miało być ze spacją. Musimy kupić tak, jedno to. Proszę bardzo, dwa ta. Ok. I co? To go. Nie ma tego, kurde. To go. Go, 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 go. Jeszcze nie mogę się dorobić automatycznego ładowania. Ej, nie to. F. No miało być tak pięknie, nie? No wyszło jak zawsze. Dobra, postawmy. Jedźmy dalej. Tyk. Podoba mi się to kółko, gdzie pokazuje pozycję haka, nie? Czy trzeba skręcić w prawo, czy w lewo. No, to jest fajne tutaj. To akurat rozwiązanie mi się bardzo, bardzo podoba. O. O, zobaczcie, gdzie jest cały ten, nie? W którym kierunku powinienem celować, żeby trafić. O. To jest rozwiązanie normalnie mega. Powinni to wprowadzić normalnie. Dobra, pyk. Zabezpiecz ładunek. Drive mod. No i co? Drive mod. Nie to. Aha, czyli trzeba co tu zrobić? Zresetować, nie? Nie, znaczy nie zresetować, tylko trzeba wcisnąć, kurde, drive moda, a nie reset, właśnie. Dobra, teraz jakby my tu pojechali, tak żeby było najlepiej. A najlepiej będzie, kurde, jeszcze czerwone światło. Dobra, ominiemy czerwone światło, a już zielone, pa. Ale nie, to nie dla nas zielone, na szczęście. Gdzie my mamy plac budowy? Gdzieś tu za winklem po prawo. Może by tak się skrócili? O, czerwone światło, nie zauważyłem, patrzcie, kurde, patrzyłem na ten i nie zauważyłem, dobra, trudno. O, jeszcze kogut pieje. No i super. Piękny dzień nam wstaje, a my całą noc pracowaliśmy za wzięcie. Tutaj gdzieś. Tak, 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 tutaj. Tutaj, tutaj. Dobra. Pyk, ok. Rozbezpieczmy się. Rozładujmy to wszystko. Tylko czy mi starczy? 16 metrów niby ten wyciąg ma. Narciarski. No co? Ej, nie mogę. Co to jest? No. Kurde. No mogliby to, kurde, jak już zrobili w 15. To już mogli tą klawiszologię, kurde, utrzymać i tutaj, nie? Ciekawe, jak będzie wyglądało w ogóle w konstrukcjonie trzecim, nie? Bo nie wiem, czy wiecie, ale już jakieś tam trailery są i jak oni to tam pięknie napisali, że na wiosnę ma być w 2019 roku, ale czy to będzie, czy nie będzie, zobaczymy, jak będzie wyglądał Construction 3. Jeżeli będzie dość ciekawy, będzie tryb multiplayera, no to prawdopodobnie nasza ekipa budowlana znowu się zbierze do kupy
i będziemy budować, ale zobaczymy oczywiście. Na dzień dzisiejszy nic nie obiecuję, bo najpierw trzeba poczekać, aż ta gra się ukaże, nie? Żeby nie było, że będziemy czekać na nią nie wiadomo ile, tak jak na przykład, nie wiem, jak na Katlen Kropsk, na którą już czekamy grubo ponad rok, nawet więcej bym powiedział. A gry jak nie było, tak i nie ma. Trailery, wszystko było, zapowiedzi, wszystko było elegancko, ale co się okazało, niestety, że jeszcze nie ma. Dobra, zmontujmy go. Dobra, wiem. Wjeżdżaj, chłopie. Ja, 58 tysięcy, uhu. Dobra, dwa, o kurde. To niepotrzebnie wyjeżdżałem w sumie. Gdzie są te okna leżą? Tak, żeby to było miało ręce i nogi. Czy ja tu stanę? Może by tak od tyłu tam zajechał? No, skręcę się. To może być ciężkie zajechanie. No, dźwiga nie mam, ale mam. W sumie mam. Ty, ja mam drugą tą ciężarówkę przecież, nie? Przecież ja mam samą ciężarówkę z HDS-em tylko. Mogłem w sumie tamto przyjechać, tutaj bym miał lepiej manewrować. Ale mam nadzieję, że to też starczy. Pyk, rozkładaj nogi. No i co? I nie mogę nic zrobić, muszę złożyć i jeszcze raz zrobić. No co za dziady, no. Coś zepsuli, kurde. Coś zepsuli. Dobra. Najważniejsze jest to, żeby postawić okno, a później będziemy stawiać co innego, nie? O, zaczniemy od końca. Czekajta, tylko muszę tu tego położyć, tego wyciągnąć. A może od tego, od środka? W sumie to też nie głupi pomysł, nie? Pyk. Jedno okienko. Pyk, drugie okienko. Do góry, Mieciu, do góry, Mieciu, do góry. Nie ciągaj po ziemi, bo ramy połamiesz. Pyk, drugie okienko. I trzecie okienko. Dzik. Normalnie, patrzcie, pełna profeska. Chyba się pochwaliłem za szybko. Well done! Well done! Dawaj teraz podłogi 4,5 tysiąca za wciągnięcie. Dobra, dziękuję. O, teraz muszę... Dwie te... Jeszcze palety MDF-u, ja... Czyli co, walimy do sklepu, nie? Walimy na skróty do sklepu, nie ma co tam. Nie będziemy się tu stać i bawić. Nie mogli tego powiedzieć wcześniej, że to ten, żebym to zakupił. W sumie mogłem sam sprawdzić, co ja potrzebuję, prawda? Tylko gdzie to było? W Jobsach. W Jobsach, tu były detale, prawda? Jesteśmy... A, no to jesteśmy już na końcu, no. Mogłem to wcześniej sobie sprawdzić i bym szybciej wiedział, no ale dobra. Jak to mówią, gapowe się płaci. Dobra, Mieciu. Mieciu, prrr. Mieciu, się rozłóż. I się załaduj. Dobra, maszyna stoi.
Speak. Pik. Dobra, zrobimy tak. Palety będą stały po tej stronie. A deski będą stały po tamtej stronie, nie? Czekajcie, a jeszcze jaka jest kamera? Hook kamera. Albo statyczna, albo hook. A statyczna to... Może z tej strony zobaczymy? Z tej kamery? Jakby to miało ręce i nogi, czy nie? Niespecjalnie, no ale dobra. Albo jedno na drugą, nie? O, tak też mogłoby być, nie? Mam nadzieję, że się nie wywali, bo chociaż powinno się stawać jak najbardziej płasko, nie? Ale! Hej, a patrzcie, możemy zajrzeć do budynku. I co tam jest w budynku? Co jest w budynku? Nic nie ma, oszukali nas. Oszukisty. Trudno. I teraz pytanie, dlaczego nie mogę postawić tych desek w poprzek? Jak ja bym chciał w poprzek, one by się nawet mogły zmieścić, nie? No ale dobra, jak nie, to nie. Nie chcecie mi pomóc, to trudno. Life is brutal, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Ej, ale zaraz zdobędę 9 poziom, nie? Normalnie masakra. Idę jak burza, nie? Kto ogląda filmy u Badiego, no to pewnie widzi, który on ma poziom, nie? W tej chwili. Dobra, tędyk. Jedźmy jakoś. Kurde, no może teraz pojedziemy inną drogą. Tutaj nie. Jakie mamy światło czerwone? Tu mamy płota. Dobra, obejdziemy to. Kurde! Jakie! Ej. Pa, no czemu tu kurde, collision, jaka collision, no. Przecież to on na mnie wjechał. On wymusił pierwszeństwo. To nic, że ja byłem pod prąd. Albo i nie byłem, ty. Czy byłem? Dobre pytanie. Dobra, która to była druga, nie? Prrr, mieciu. A tu jak chałupa zabita dechami. Wow. Może ją trzeba będzie wyremontować. Patrzcie, jak to się fajnie wszystko wiąże, kurde, nie? Tu buduje chałupę, kurde, elegancko, a w house fliperze normalnie remontuje, nie? I powiedzcie mi, czy to nie jest bieg okoliczności. Nie, to nie jest bieg okoliczności, to jest wszystko powiązane jedno z drugim. Tak, moi drodzy, to jest jedno powiązane z drugim, bo to jest firma Janusz & Janusz. Janusz & Janusz, opowiedział, co? Chociaż nie, czekajcie, my tu przecież my mieliśmy Andrzeje Budownictwa, nie Najusza. A nie Janusza, nie? Nie będziemy ściągać. Dobra, my jesteśmy Andrzeje Budownictwa. Ja, ta spacja. A zaraz będę grał, kurde, w 15 z chłopakami i będę się mylił zamiast, kurde, odbezpieczać ładunki, to będę wysiadał z pojazdu, nie? Masakra. I to jest, moi drodzy, to jest wkurzające właśnie w tych wszystkich grach, że się gra w jedną grę, później gra się w drugą grę, później gra się w trzecią grę. I co się okazuje? Się okazuje, że w każdej grze są inne klawisze, nie? Bo jeżeli ktoś tam gra w jedną grę, no to okej, dobra, no to cały czas zna te swoje jedną klawiszologię i tyle, nie? Ale jeżeli ktoś gra w różne gry, no to niestety ma przerąbane, nie? Bo w jednej grze są klawisze takie, w drugiej są takie, w trzeciej są jeszcze inne. Ja nie wiem, powinni to wszystko, kurde, muszę napisać do jakiegoś, kurde, europosła z Parlamentu Europejskiego, żeby ujednolicił wszystkie klawisze w grach, nie?
że w każdej grze odpowiedzialny klawisz za, nie wiem, wsiadanie, wysiadanie taki, za tamto, tamto, stramto takie, że wszystkie gry mają mieć, kurde, tą samą klawiszologię, nie? Wtedy człowiek by nie wariował, przechodząc, powiedzmy, nie wiem, z jednej na drugą grę, bo od razu by miał ustawione tak samo i by wiedział, że a, dobra, to im się robi to, tamtym się robi tamto, nie? No wiadomo, się nie gra dużo, nie? Znaczy nie gra się, no to wszystko w zależności od czasu, kto ile go ma i jak długo se może pozwolić na te granie, nie? No wiadomo, nikt nie będzie siedział po kilka godzin dziennie grając w gry, nie? Bo są też inne obowiązki, no ale chciałoby się, kurde, zagrać tu, chciałoby się zagrać tamto, nadrobić jedno, nadrobić drugie. A tu zong. I co wtedy? Wtedy, kurde, człowiek zamiast się cieszyć grą, to się musi przez pierwsze 15 minut oswajać z klawiszologią i sobie wbijać w głowę, że ty, tu jest klawisz odpowiedzialny za daną funkcję taki. Ihi, complete. Jeszcze co mamy? Ja czemu muszę zabrać? Nie muszę zabrać, bo zaraz będę musiał postawić dach. Kurde, co oni mi tu... Pitolo, ale dobra, jak chcecie, to go zabiorę, no. O, no i raz zdążyłem się rozłożyć. No co za, kurwa, dziady, bo tu normalnie szlak nie trafi, no. Rozkładaj się z powrotem. Dziadygi, no. Se wymyślili. Ile tu będzie tych dachów? 3? Dobrze, widzę 4. Dobra. Żeby tylko tego nie zepsuć, nie? Pyk. Czy mi to sięgnie? Sięgnie. Pyk. Elegant. Co, i to wszystko już? No, będą mi teraz co chwilę mówić, że jeszcze jedno. Muszę chyba wyłączyć te powiadomienia. No, wiem, że muszę tu. Widzę przecież, co tu leży. Widzę, co muszę spakować. Chyba ślepy nie jestem, no. To, że jestem Andrzejem budownictwa, to nie znaczy, że jestem całkiem głupi, nie? Traktują mnie jak debila, nie? Chociaż z drugiej strony, popatrząc na twarz, można odnieść takie wrażenie, nie? Ja. Masakra, nie? Ale trzeba mieć poczucie humoru, moi drodzy. No, dzień dobry. Tak, wiem, oczywiście, kurde. Masakra. Ale grunt to dobrze się bawić, nie? I nie brać wszystkiego dosłownie do siebie. Więc trochę dystansu, moi drodzy, dystansu. A ja bym chciał ostatnio na przykład załadować teraz i co? Ostatnio nie mogę. Yeah, hurra, jesteś the best, postawiłeś jedno, teraz sobie postaw drugie, zobacz, leży tam obok budynku, na dole, musisz se to wziąć i postawić. Tak jest, panie kierowniku. Do góry. No, jeszcze te ptaki będą mnie tu latać. Kurde, szkoda, że nie mam flinty. Nie dość, że mi gołębie srają na parapet, to jeszcze mi tu w grze przeszkadzają. Dobra, dziękuję. Usuń maszynę, usunę, zaraz, spokojnie. Nie wszystko naraz, kolego. Powoluśku, delikutaśnie. To tak nie działa, na pstryczek. Powiedzcie, że zdobędę 9. poziom. To dostanę punkta do wynajęcia, znaczy do wynajęcia, do zrobienia. Odjechałem. Yeah! Patrzcie, jaki pro ten, jaki piękny, kurde, zobaczcie, normalnie. Dziękuję, super, 9. Proszę bardzo, ile zarobiłem? Total bonus 20% plus 21 tysięcy. Proszę bardzo, moi drodzy, zarobiłem 105 tysięcy plus 21, to jest 126 tysięcy 252 cebuliony. I dodatkowo dostałem 1676 punktów doświadczenia plus 335. Juhu!
Dobra, hamuj, to teraz wiecie co? Nie, ty stój. To wiecie co, moi drodzy, teraz pójdziemy sobie w profile i sobie tego punkta gdzieś przypiszemy. Dobre pytanie. Co byśmy wzięli? Transport? Tu mamy maszyny. Albo biznesy, nie? Tu w biznesy chyba, nie? Dostaniemy zniżki na transakcje różne. O, na przykład, zobaczcie. Kiedy będę chciał, 20% dostanę na materiały budowlane. A dwójka? Patrzcie, dostanę więcej pieniędzy, kiedy będę sprzedawał. A tu dostanę 10%, kiedy będę wynajmował. A tu dostanę, kiedy będę kupywał. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to. Confirm, proszę bardzo. Tylko jeden? Szkoda. Szkoda. Dobra, co możemy zrobić jeszcze dzisiaj, moi drodzy? Dzisiaj już nie zrobimy nic. Dzisiaj będzie szybkie. Szybkie ten, ale możemy zobaczyć, co mamy. Small Communal Park. Patrzcie, nawet park będziemy mogli zrobić. Ale to się chyba będziemy bawić w kolejnych odcinkach. Specjalnych jobów nie mam. Ja jeszcze będę musiał zrobić tutoriale. Tutoriale na to. O, bo tego nie robiłem. Tutoriale na to. Na koparkę, ale to wszystko sobie zrobię poza odcinkiem, żeby was już nie męczyć. A wam oczywiście życzę, moi drodzy, miłego dzionka. Trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć.